Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na kolejnym spotkaniu Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej w Ademekum. Jest to ostatnie spotkanie w tym roku. Gośćmi naszego spotkania są pan Paweł Mincarek, filozof, publicysta, autor książek, założyciel kwartalnika, naczelny kwartalnika Christianitas, a także ksiądz dr Piotr Paćkowski, pracownik naukowy Katedry Monodii Liturgicznej KUL, kierownik Szkoły Gregoriana Instytutu Muzykologii KUL. Proszę Państwa, nasze spotkanie zostało zatytułowane Sobór po katolicku. Mam nadzieję, że tutaj tuż po spotkaniu będzie możliwość nabycia kwartalnika Christianitas, a także indywidualnego porozmawiania z gośćmi i zgłębienia tematu. Proszę o zabranie głosu księdza doktora Piotra Paćkowskiego. No, przypuszczam, że tak do końca zgłębić tematu to się pewnie nie da, aczkolwiek jakieś może aspekty przynajmniej poruszyć będzie można. Spotkanie jest zatytułowane Sobór po katolicku, dlatego że właśnie ten najnowszy numer, czy ostatni numer Christianitas, właśnie taką nosi nazwę. Dlaczego no właśnie odnosimy się w tej chwili do Soboru? Kiedy Państwo zerkną do tego numeru kwartalnika, to zobaczycie Państwo, że oczywiście chodzi będzie tutaj o pewne rozważania dotyczące Soboru Watykańskiego II. Przeżywamy rok wiary i w tym roku wiary bardzo często podkreślane jest, że musimy odwołać się do Soboru Watykańskiego II. Wydaje mi się, że pewnego rodzaju poruszenie, chociaż może nie jestem jakimś wielkim obserwatorem, może nie jestem zbyt bystrym obserwatorem życia Kościoła, ale wydaje mi się, że jednak pewnego rodzaju poruszenie wywołało jednak stwierdzenie Benedykta XVI, papieża, o tym, że na Sobór Watykański II powinniśmy popatrzeć poprzez hermeneutykę ciągłości, że dał nam po raz kolejny sygnał papież Benedykt do tego, że Sobór Watykański II nie jest takim punktem zerowym w historii Kościoła, tylko że coś jeszcze wcześniej się działo i że w pełni i gruntownie możemy tworzyć, współtworzyć Kościół po Soborze Watykańskim II, jeżeli tenże Sobór odczytamy właśnie w perspektywie ciągłości tradycji. To wydarzenie stało się niezwykle, wydaje mi się, nośne również na tym gruncie, że od kilku lat, a przynajmniej od motu proprio Benedykta XVI o mszy świętej tradycyjnej, nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, że nagle te dwie postawy związane z nauczaniem Benedykta XVI zaczęły ze sobą współgrać. I oto, kiedy przeżywamy ten rok wiary, chcemy bardzo mocno zmierzyć się z samym Soborem, ale również z tradycją przedsoborową. Najbardziej wyraźny ten pewnego rodzaju spór jest na gruncie liturgii i różnych form sprawowania tejże liturgii. Głębiej wchodząc, kiedy obserwujemy dyskusję Bractwa Świętego Piusa X, lefebrystów ze Stolicą Apostolską, okazuje się, że dotyczy to również pewnych sporów doktrynalnych, a właśnie przede wszystkim pewnego patrzenia na Sobór Watykański II. I wiemy, że pojawiają się głosy, które negują całkowicie ten Sobór. Inni z kolei widzą w Soborze jedyny punkt odniesienia i właśnie ten punkt zerowy, od którego właściwie rozpoczyna się życie Kościoła. Wydawcy kwartalnika Christianitas podejmują się dzieła
wydaje mi się niezwykle ważnego i niezwykle istotnego dla tej właśnie dyskusji. Bo proponują, aby właśnie popatrzeć na Sobór Watykański II i żeby bardziej przyjrzeć się nauczaniu samego Soboru niż nauczaniu tak zwanego ducha soborowego. No myślę, że tu w dalszej wypowiedzi wyjdą też pewne sprawy związane z tym duchem Soboru i z samym Soborem. Ponieważ jednak zaznaczyłem to, że najbardziej takim widocznym polem dyskusji w ostatnich szczególnie latach jest sprawa przede wszystkim liturgii, to chciałbym na początek poprosić pana redaktora, aby też nam troszeczkę powiedział na początku, w jaki sposób zetknął się z dawną liturgią, z tradycją, jak to pana prowadziło do obecnych poglądów na liturgię i właśnie na tradycję, jak to się później będzie miało do właśnie rozumienia Soboru Watykańskiego II, to już w dalszej części będziemy na ten temat mówić. Myślę, że takie, tego typu wprowadzenie okaże się dla wielu z nas, okaże się, że wielu z nas jest w podobnej pozycji jak ja, jak pan redaktor i pewnie wielu, wielu ludzi. Bardzo proszę. A jeszcze przepraszam jedno, bo w przedstawieniu, a coś, co jest dla mnie bardzo istotne i ważne, to pan redaktor też przez kilka lat był dyrektorem programu Drugiego Polskiego Radia. Także no, to jeszcze taka uwaga. Bardzo dziękuję. Zaczynamy więc trochę od... Zaczynamy więc trochę od wątku subiektywnego, tak? Jakiegoś elementu własnego doświadczenia. Ja o tym ośmieliłem się parę słów powiedzieć w książce, wywiadzie według Boga czy według świata, tak? Być może niektórym z Państwa jest znana, więc przepraszam, jeśli parę rzeczy będzie w tej chwili na to zaproszenie księdza doktora trochę powtórzę, ale to rzeczywiście jest tak, że tak w przypadku moim własnym, jak w przypadku innych osób, które zakładały Christianitas w końcu lat 90. ta droga odkrywania tradycji liturgicznej i równocześnie także pewnej tak powiem istotnej z tą liturgią, tradycji również pobożności, tradycji duchowej, tradycji doktrynalnej, że ta droga jest dość podobna. Nikt z nas nie był, nawet z racji wiekowych, tak, racji kalendarzowych, nikt z nas nie miał pamięci, nie miał w sobie pamięci tego dziedzictwa z okresu sprzed Soboru, czy z czasu Soboru. Tak, ja urodziłem się rok po zamknięciu Soboru Watykańskiego II. I jedyne, co mogło mnie łączyć i rzeczywiście łączyło z tymi czasami, gdy dziedzictwo tak zwane przedsoborowe, tak, liturgiczne, było normą, tak, codziennością, jedynym czymś takim był chrzest, którego udzielono mi w tym starszym obrzędzie, bo on został zmieniony w 69 roku, a mnie jednak ochrzczono trochę wcześniej. W związku z tym, no, to zresztą było taki, jest taki fakt, na który ja się parokrotnie potem powoływałem, gdy nasze własne dzieci chrzciliśmy w starym obrzędzie. A działo się to już w latach 90. To czasami napotykając na opór, tak, zdziwienie takie, wzruszenie ramionami albo też i niechęć tych, którzy w tej sprawie mieli decydować, żeby się na to zgodzić, jako pewien wyjątek. Tak. No to mówili, co wy macie z tym wspólnego? To jest dla was zupełnie nieznana sprawa. Tak. Mówili to czasami różni starzy, duszpasterze, starzy księża, profesorowie i tak dalej, wzruszali ramionami, mówili do, my trochę byłem młodszy, bo tak 90. jeszcze, i mówiono, to dla was to są rzeczy zupełnie niezrozumiałe, wy nic nie pamiętacie. Tak?
Mówiłem, może w jakimś sensie, rzeczywiście nie, nie pamiętamy, ale tego rodzaju ciągłość istnieje. Czas Kościoła biegnie wolniej. Nawet 50 lat, a wtedy to było znacznie mniej jeszcze, jakiejś zmiany, to nie jest jeszcze tak bardzo dużo. I właśnie w tej biografii takiej liczonej chrztami na przykład, to jak widać jest tak, że moje dzieci chrzczone są dokładnie w tym samym, że mimo zmiany, tak, mimo powszechnej zmiany w Kościele, dzieci w mojej rodzinie, dzieci w rodzinach moich przyjaciół są i były chrzczone w tym samym grządku, w którym byłem chrzczony ja, tak, kilkadziesiąt lat wcześniej. No ale to jest takie, nie mogę powiedzieć, ta najgłębsza, tak, poziom pewnej ciągłości czy więzi. Natomiast odkrycie, tak jak ksiądz doktor był łaskaw powiedzieć, było związane z jakimiś osobistymi poszukiwaniami. Tak? Ja jednak wyrastałem w pewnej praktyce liturgicznej Kościoła posoborowego. Wewnątrz tych z jednej strony norm, z drugiej strony pewnej codzienności, tak, parafialnej, nowych ksiąg, nowej liturgii. Może nie należałem do najbardziej, można powiedzieć, postawionych na froncie tej aktywności. Niemniej, tak jak wszyscy, co bardziej obecni w Kościele, no nie byłem zupełnie z boku tego wszystkiego. I to, co pozostaje moim mocnym wspomnieniem, jest to, że ilekroć ja i moi przyjaciele potem staraliśmy się sięgać jakoś głębiej, nie mając żadnej, no trzeba to otwarcie powiedzieć, nie mając żadnej jakiejś uporządkowanej wiedzy o przeszłości liturgicznej, nie mając żadnych żądań i postulatów, tak? Nie mając żadnych ideologicznych drogowskazów, żeby nie, na przykład dostać się do kościoła przedsoborowego. Tak? Nikomu w głowie takie rzeczy nie stały. Jakby rzeczywistość kościoła posoborowa była taką sytuacją, o której się nawet nie specjalnie rozważało, tak, za czy przeciw, coś w tym rodzaju. Nie było takiego problemu. Niemniej, ilekroć próbowaliśmy sięgać głębiej do własnego dziedzictwa naszego obrządku, czuliśmy tam, jakby zbliżając się do gorących źródeł, tak, do jakiegoś źródła życia, to coraz częściej, coraz intensywniej dotykaliśmy jakichś spraw, które przekraczały tę epokę posoborową. Czuło się, że trzeba sięgnąć dalej, żeby zrozumieć to, co nas w tej rzeczywistości coraz bardziej pociąga. Czy to był chorał gregoriański, czy to były jakieś postacie nabożeństwa eucharystycznego wewnątrz liturgii, adoracyjne jakieś formy odniesień do Eucharystii. To były zawsze rzeczy, których jakby idąc spokojnym krokiem, tak, szukając tak ciepło, tak, od tych chłodniejszych do ciepło, w pewnym momencie wchodziło się na tę granicę, która się nazywała granica między kościołem posoborowym i przedsoborowym i z wielką chęcią się te granice przekraczały. Nie mając świadomości, że dokonuje się jakiegoś, nie wiem, przekroczenia właśnie tego dotkliwego. No. I w ten sposób na przykład około roku 86 ja trafiłem na Przetrzewiecką po raz pierwszy. No już trochę zdając sobie sprawę, że to jest rzecz dyskusyjna, że są wokół tego jakieś napięcia, kłopoty, więc na wszelki wypadek pilnowałem, żeby to, wiedzą Państwo, to zaraz wyglądało tak, jakby gdzieś być na granicy kościoła, takie wyobrażenie, że jak msza trydencka, nie wiadomo, czy to dobrze, czy niedobrze. No w Londynie, gdy byłem w Londynie, wiedziałem, że jest taka kaplica, w której w zwykłym, normalnym, parafialnym porządku, za zgodą biskupa i papieża, ta msza była odprawiana. Moje pierwsze wrażenie i jakby pierwsza obecność jest z tym związana. I potem nie nastąpił jakiś przewrót, tak, mentalny, takie coś, że jakbym doznał takiego
objawienia i wszystko mi się zmieniło, nie, ale jednak to bardzo proste doświadczenie, mszy rekwiem tak naprawdę, cichej mszy rekwiem, nieśpiewanej, więc wcale takiej uroczystej, nie bardzo się orientowałem we wszystkim, nie miałem tekstów, nikt mnie nie przygotowywał. Wyszedłem jednak z przeświadczeniem, że dotknąłem czegoś bardzo ważnego. Ale już nie szukałem, tak mocno tego potem nie szukałem, ale pozostało takie silne wrażenie. I można powiedzieć, że wszystkie późniejsze poszukiwania były trochę z tym jakoś jednak związane, z tym przeświadczeniem, że Sobór, który powoli zacząłem czytać, tak, Konstytucję Soborową Liturgii, obiecał nam jakąś liturgię o mocnym oddechu tradycji, również ciągłości, a równocześnie taką, która właśnie wszystkich nas przekracza i nie jest zależna od naszych manipulacji. Ja gdy przeczytałem po raz pierwszy tę konstytucję liturgii, to w tej najważniejszych częściach, tak, gdzie tam jest wykładana teologia liturgii, to ten moment był dla mnie bardzo, bardzo ważny. To, że tam potem jest oczywiście o reformach, o zmianach i tak dalej, mniej mnie to interesowało. Bardziej ta część fundamentalna tej konstytucji. I potem, gdy rozglądałem się już wewnątrz tego świata tak dobrze mi znanego, tak, liturgii parafialnych, to trochę było to już coś innego. To właśnie jakoś wydawało mi się, że jest tam nadmiar takich różnych ambicji organizatorskich. Tak? Ktoś ma być gdzieś ustawiony, coś zaśpiewać, powiedzieć i tak dalej, że na tym skupiamy uwagę. I na tym tle to spotkanie z liturgią dawniejszą było czymś bardzo pociągające. To jest ten element, wydaje mi się, ważny, że pierwsze i mocniejsze było to, no, troszkę tak z różnych motywów, bardziej lub mniej świadomie, ale spotkanie z tą liturgią, a nie jakieś szukanie oderwania się od tej rzeczywistości, w której wyrastałem. Odwrotnie. Problem pojawił się wtedy, gdy spotkałem to dziedzictwo dawniejsze. W praktyce, gdy zobaczyłem rytm mszy, gdy zacząłem czytać na ten temat książki i potem jakby wracałem do tej liturgii, która miała być ze względu na to wszystko przecież zreformowana, żeby lepiej uczestniczyć, to odczułem jakiś ból, tak? jakiś duży brak. Z tego powodu szukaliśmy dalej. Coraz bardziej też i napotykając na opór, krytykę, niezadowolenie, także nawet w najbliższym jakimś gronie osób, które do tej pory no, tak przyglądały się tym wszystkim poszukiwaniom trochę tak jako antykwarycznym. Wiedzą Państwo, że o wiele łatwiej się toleruje takich różnych dziwaków, tak, co tam właśnie powiedzą czasami, że łacina jest piękna, ważna, tak, albo że chorał, no to tak czasami trzeba zaśpiewać ten chorał, prawda? Ale jak się tak pojawia, tak zupełnie na poważnie mówi, że to jest taka jakby jednak codzienność, tak? Że to jest jakaś rzecz stworzona dla zwykłego chrześcijańskiego życia, no to już wtedy ta tolerancja się kończ, tak? W tym momencie już wyraźnie się to zamyka. I dlatego, żeby te poszukiwania kontynuować, a także żeby opowiedzieć sobie i innym o tym, co odnajdywaliśmy, założyliśmy Christianitas. Taki był prawdziwy powód. I przez wiele lat początkowych Christianitas, która miała bardzo szeroki od początku program, bo tytuł Christianitas, cywilizacja chrześcijańska, to jest zasięg potężny spraw, ale przez kilka pierwszych lat niewątpliwie było to czasopismo skoncentrowane bardzo mocno na problematyce liturgicznej. Do tego stopnia, że gdy w pewnym momencie zaczęliśmy trochę rozszerzać tę problematykę, to wśród naszych czytelników, już bardzo przyzwyczajonych do pewnego sposobu redagowania pisma, nawet pojawiały się takie trochę nuta żalu, że wchodzimy też w jakieś inne sprawy. Tak? Otóż te sprawy liturgiczne pozostają dla nas ważne do dzisiaj i mogę też powiedzieć, że jeśli dzisiaj tutaj się spotykamy ze względu na Sobór, rocznicę Soboru, ale przede wszystkim ze względu na to, co ten Sobór znaczy dzisiaj, tak, dla Kościoła, dla aktu wiary każdego z nas i dla aktu wiary Kościoła, no to mogę powiedzieć, że nasze rozpoznanie sprawy Soboru to jest w punkcie wyjścia rozpoznanie sprawy liturgii, sprawy Soboru i liturgii. A
dzisiaj, tak, po latach, ten numer Christianitas jest także sygnałem, że tego rodzaju namysł przenosimy na refleksję także szerszą, na inne dokumenty, inne wypowiedzi Soboru Watykańskiego II. No, taka, mamy zamiar to kontynuować, tak jak zapowiedzieliśmy tutaj na początku w tym numerze, przez następne, czy w następnych numerach naszego pisma będziemy przedstawiali kolejne dokumenty Soboru Watykańskiego II, ale nie tak, jak to bardzo często robiono, to znaczy w ten sposób, że jedno czy drugie tłumaczenie polskie po prostu było przedrukowywane w zeszytach czy w tomach. Nie. Postanowiliśmy zrobić coś, co trochę nas zaskoczyło, że do tej pory nikt nie zrobił. Istnieją całe instytucje, które się zajmują Soborem Watykańskim II. Na ten temat się przelało tyle już atramentu, tyle farby drukarskiej, tyle wypowiedziano słów, tyle różnych też i karier na Soborze Watykańskim II, jego opracowywaniu się zbudowało. I to wszystko jakoś jest zrozumiałe, ale nie jest zrozumiałe to, że 50 lat po otwarciu Soboru i kilkadziesiąt lat po jego zamknięciu nie mamy w Polsce, no w świecie to też nie jest tak łatwo, ale w Polsce nie mamy krytycznych edycji dokumentów soborowych. Krytycznych, to znaczy takich dających wejrzenie w to, jak te dokumenty powstawały, jak to było na każdym etapie, żeby sprawdzić, co proponowano, jakie były interpretacje, jakie są konieczne konteksty doktrynalne, żeby zrozumieć jakiś dokument. Tego wszystkiego nie zrobiono. Nie wiem, czy my, Christianitas, środowisko generalnie ludzi świeckich, których nikt nie powołał, tak muszę powiedzieć, ale którzy sami wydobyli z własnego chrześcijańskiego powołania takie przeświadczenie, że mamy się zajmować wydawaniem pisma, zajmowaniem się tymi sprawami. Przekroczyliśmy ten Rubikon, bo się zajęliśmy liturgią, tak, dziedzinami zastrzeżonymi, jak się wydawało, tak, takimi zaklętymi rewirami. I teraz też postanowiliśmy się zająć wydaniem tych dokumentów soborowych w tej szerokiej edycji. Mam nadzieję, że za kilka lat to skończymy. Więc 16 dokumentów, niektóre bardzo obszerne. Zaczęliśmy od bardzo niewielkiego, choć bardzo trudnego, tak, dokumentu Deklaracji o Wolności Religijnej. I zajęło to nam, ten niewielki dokument, opracowanie jego 200 kilkadziesiąt stron. Nie jest to po prostu forma grafomanii w komentowaniu tego dokumentu, że po prostu tak potężne komentarze lubimy pisać, tak? Bo komentarze to oczywiście można bardzo rozszerzać. To, co zrobiliśmy, jest bardzo skromną, pokorną pracą. Polega na tym, że dokumenty wyposaża się we wszystkie materiały, które w obiektywnym, że tak powiem, świetle stawiają tę wypowiedź. Tak? To nie jest autorski komentarz Christianitas. No może w tej glosie doktrynalnej, która towarzyszy dokumentowi, jest i będzie, tak, w tym miejscu będzie coś w rodzaju analizy naszej albo branej od prac teologów, którzy taką refleksję wcześniej podejmowali, ale reszta tego opracowania to są po prostu rzeczy, które jakby to powiedzieć, nie podlegają dyskusji. Tak? Tyle tylko, że skoro do tej pory tego nie zrobiono, no to mi się wydaje, że lektura soborowa mogła być jakoś kaleka, bo czytaliśmy to po części, co ma być całością. Ja mogę tylko tutaj jeszcze dodać, jakby wpisując się w podobny życiorys, że ja pamiętam okres moich studiów tutaj na Kulu, to są lata 91-96, gdzieś w połowie moich studiów, notabene członkowie klubu dyskusyjnego Vademecum, ponieważ ja miałem taki epizod, że się dosyć mocno angażowałem w różne takie działania społeczne tutaj, będąc na studiach, podeszli do mnie kiedyś i pytają się mnie, a co ksiądz sądzi na temat mszy trydenckiej? Ja wtedy tak zdziwiłem się, co ja sądzę. Nic nie sądzę, bo ja w ogóle tej liturgii nie znam. Nie jestem nawet tym jakoś specjalnie zainteresowany. Natychmiast powiedziałem, że ja jestem dzieckiem Soboru Watykańskiego II, jestem na tym soborze wychowany. Ta liturgia mnie fascynuje. Ja jestem w niej rzeczywiście jakoś tam zagłębiony.
W związku z tym w ogóle nie mam jakiejkolwiek potrzeby, żeby cokolwiek sądzić o liturgii trydenckiej. Mogę jeszcze przytoczyć coś takiego, że w ogóle generalnie słowo trydencki, ten przymiotnik, kojarzyło mi się z czymś bardzo, bardzo wstecznym. Takie było, no nie chcę wprost tak mocno powiedzieć, wychowanie w seminarium, bo nikt tego wprost nam nie powiedział, ale właściwie myśmy z lubością używali przymiotnika trydencki na określenie kogoś, kto jest nienowoczesny, kto zupełnie, no to w najprostszych rzeczach. Rektor nam kazał chodzić w sutannach, to myśmy go wyzywali od trydenckich i patrzyliśmy na seminarium lubelskie, bo tam chodzili na krótko. No i w tej chwili ja już mogę spełnić te swoje seminaryjne marzenia, a kleryk z seminarium lubelskiego, proszę bardzo, jest w sutannach. W każdym razie to były tego typu zachowania. Przymiotnik trydencki to było określenie czegoś zacofanego, czegoś, co w Kościele się już w ogóle nie powinno używać, stosować, to było coś bardzo takiego zacofanego. I dopiero z biegiem lat, kiedy przede wszystkim, a jest myślę, że też podobne jakieś źródło, moje zainteresowanie chorałem gregoriańskim spowodowało, że zacząłem ten chorał gregoriański studiować. Kiedy w pracy badawczej zająłem się właśnie liturgią po Soborze Trydenckim, najpierw w kontekście tylko czysto takim naukowym na papierze, czytając pewne rzeczy o dawnej liturgii, zacząłem się tym interesować, aż gdzieś w pewnym momencie przyszła propozycja, a może byście zaśpiewali ze skolą gregoriańską na mszy trydenckiej. I ja już byłem taki spokojniejszy, bo to już było pod motu proprio, więc nie miałem żadnych powodów, że tu, co prawda, indult, ale to jakieś takie dziwne słowo, ja wiem, czy to dobrze, jak indult jest, czy to nie jest dobrze, więc nikt mnie z pewnością tu nie wyklnie. Z tego powodu jest zgoda absolutnie, no to możemy zaśpiewać. I tak raz, drugi, trzeci, w pewnym momencie przyszła propozycja, może by ksiądz próbował odprawić. No i spróbowałem. I jakoś wszedłem w tę tradycję. Coś, co sobie bardzo chwalę, ale ja nie będę w tej chwili tutaj już mówił o sobie, to możemy sobie na później jeszcze pozostawić tego typu dywagacje. Natomiast chciałbym wrócić jeszcze już do głównej treści tegoż wydawnictwa. I jako takie wprowadzenie, no, od razu wydać taki sąd, że to jest publikacja bardzo, bardzo wartościowa. Coś, co każe nam rzeczywiście popatrzeć na sobie. Bo okazuje się, że jeżeli tak rzeczywiście zaczniemy zwracać uwagę na sobór, to się okaże, że właściwie my kompletnie nie jesteśmy wierni temu soborowi. Albo że, może zbyt ekstremalnie to powiedziałem, z pewnością w dziedzinie, którą ja reprezentuję, w dziedzinie muzyki liturgicznej jesteśmy absolutnie sprzeniewierzeni soborowi. I kiedy rozmawiam z kolegami księżmi, z ludźmi świeckimi na temat muzyki w liturgii i pojawia się natychmiast argument o tym, że właśnie to sobór tego wymaga, to ja zadaję pytanie, czy ty wiesz, co ty mówisz? I otwieram dokumenty soborowe i czytam, że chorał gregoriański jest pierwszym i własnym śpiewem liturgii rzymskiej Kościoła katolickiego. Proszę mi powiedzieć, gdzie ten śpiew jest pierwszym i własnym śpiewem liturgii w naszych dzisiejszych czasach. Kiedy czytam, że język łaciński jest oficjalnym językiem liturgii, no to zastanawiam się, w jaki sposób w związku z tym kompletnie od tego języka uciekamy. Co więcej, pojawia się wielka wręcz agresja, jeżeli nawet mówimy o liturgii w Novosordo i w języku łacińskim. A nie mówiąc już o tym, że możemy coś w tej chwili legalnie, oficjalnie, bez żadnych problemów sprawować według formy nadzwyczajnej. No i ta sytuacja powoduje, że wręcz naszym obowiązkiem jest rzeczywiście głębokie zastanowienie się nad soborem. Pański artykuł wprowadzający do Christianitas
mówi w pierwszym czy drugim akapicie o tym, że Sobór Watykański II wprowadził z jednej strony dużo uporządkowania, ale też i bałaganu pewnego. I to jest pewien punkt wyjścia do właśnie zachęcenia nas do tego, żeby przyjrzeć się Soborowi Watykańskiemu II i nauczaniu tegoż Soboru. Jakby Pan zechciał rozwinąć właśnie tę myśl o tym bałaganie i uporządkowaniu, jak to się spolaryzowały te dwa stanowiska i co z tego wynika w Waszej publikacji? Tak, rzeczywiście takie zdanie pada w moim tekście. Jest to element nie tyle oceny, właśnie dlatego to na początku się pojawia, tylko pewnego opisu sytuacji. To jest tak, że każdy sobór, który nie miał w historii Kościoła jakiegoś zupełnie peryferyjnego realnie znaczenia, tylko rzeczywiście wpłynął na losy Kościoła, każdy sobór wprowadzał równocześnie jakieś potrzebne sformułowania, a razem z tymi sformułowaniami, czy jakoś równolegle z tym pojawiał się też taki zamieszanie. No, zamieszanie jest związane z tym, że nawet wtedy, gdy teraz odnoszę się w ogóle do soborów, nawet jeśli te jakieś nowe sformułowania były wprowadzane z jakąś dużą troską o ciągłość, tak? Jeśli to były sformułowania bardzo precyzyjnie, to na przykład dotyczyło tych kwestii dogmatycznych, najściślej biorąc doktrynalnych, tak? Są pierwsze sobory, gdzie definicje chrystologiczne się na przykład wykuwały, to nawet tam, gdzie te zmiany były, nowe formuły, mówię zmiany w sensie nowe formuły, nowe sformułowania, nowe określenia, zdecydowano się używać niekiedy języka filozoficznego, którego wcześniej Kościół nie używał, tak? Bądź natury, istoty i tak dalej, no to były jednak, jakby to powiedzieć, no, mocne nowości, tak? Ale nowości, które bardzo skrupulatnie obudowywano komentarzami, objaśnieniami, pokazywano powiązanie z objawieniem, z wcześniejszą nauką Kościoła również. No to nawet w tych miejscach to zawsze jest związane z jakimś jednak przeskokiem, tak? W odbiorze społecznym, wśród wiernych, pojawienie się w tej bardzo delikatnej materii, jaką jest wiara, takich właśnie nowych sformułowań zawsze jest ryzykowne. Tak? Ale jak wiemy, te sobory nie tworzyły tych sformułowań nowych, dlatego że no, na przykład takie były pasje teologów, którzy musieli coś powiedzieć inaczej, tylko ta doktryna niezbędna była do tego, żeby Kościół w jakichś nowych sytuacjach i warunkach po pierwsze obronił właściwy sens nauki, która kształtuje potem życie chrześcijan. No wiemy, spór o to, kim jest ostatecznie Chrystus, to jest spór zasadniczy, można było powiedzieć, no cóż, nie kłóćmy się, tak, jedni bardziej będą Zariuszem, drodzy, tak, w ten sposób, ale to by się, jak wiadomo, źle skończyło. Kończy się w pewnym momencie dwuznacznością wiary i w pewnym momencie gdzieś tam przerwaniem tego ważnego rdzenia, tak, prawdziwego wyznania wiary w Chrystusa, Boga człowieka. A tu z jednej strony było to po to potrzebne, potem z drugiej strony także i te nowe sformułowania potrzebne są po to, żeby przy zmieniającej się kulturze właśnie na przykład posługiwać się określeniami, którymi ta kultura się wypowiada. Na przykład wejście Kościoła do świat kultury greckiej wymagał też posłużenia się coraz w większym stopniu także i językiem greckiej filozofii, tak, w teologii. Otóż Sobór Watykański II na tym tle, no z jednej strony nie jest wydarzeniem właśnie, jak Państwo widzą, jakoś diametralnie różnym, bo